Cześć, dzień dobry, nazywam się Marta Wrzosek, w imieniu Mapy Karier witam Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Zawodowy Stream. W zawodowych streamach prowadzimy wywiady z przedstawicielami ciekawych zawodów. Dziś porozmawiamy o zawodzie doradcy klienta w banku, ważnym zawodzie, który podlega współcześnie różnym przemianom, między innymi z uwagi na transformację cyfrową. Partnerem tego odcinka jest Santander Bank Polska. Moimi gośćmi są Joanna Kolak i Aleksander Klich, czyli doradcy klienta. Poproszę Was na początku, nasi goście szanowni, o parę słów na swój temat, parę słów przedstawienia się naszym słuchaczom i naszym widzom. Może Joasiu, zacznijmy od Ciebie. Cześć, nazywam się Joanna Kolak, pracuję w pierwszym oddziale w Dębicy w Santander Bank Polska. Na stanowisku doradcy klienta pracuję ponad 9 lat. Z wykształcenia jestem kryminalistykiem, kryminologiem można powiedzieć. Studiowałam bezpieczeństwo wewnętrzne. Prywatnie jestem mamą 3-letniej Oliwki. Ej, to wszystko. Dzięki, Aleksander. Cześć wszystkim, nazywam się Aleksander Klich. W bankowości jestem już od 10 lat, Santander Bank Polska od 5. Pracuję na stanowisku doradcy klienta. Dzięki. Zacznijmy od początku, czyli od tego, że opowiecie naszym widzom i słuchaczom o tym, czym w ogóle na co dzień zajmuje się doradca klienta. Jak wyglądają Wasze codzienne obowiązki, codzienne czynności zawodowe, jak przychodzicie do pracy, czym dokładnie się zajmujecie? Może Asiu, zacznijmy jeszcze raz od Ciebie. No to tak pół żartem, a pół serio. Uważam, że nasza praca polega na spełnianiu marzeń klientów, ponieważ głównym takim produktem, który sprzedajemy, to są kredyty. Ja na przykład w tym najlepiej się odnajduję i klienci moi cenią sobie to, że zawsze jakoś umiejętnie im po prostu pomagam. Każdy dzień naszej pracy jest inny, każdego dnia są inne wyzwania stawiane przed nami, nasi klienci każdego dnia musimy na inne pytania im odpowiadać. Na pewno też taką rutyną w tej pracy jest taka pomoc zespołowa i wymiana naszych doświadczeń wzajemnych, które pomagają nam w realizacji naszych codziennych planów. Zawsze chętnie się dzielimy tą wiedzą i umiejętnościami sprzedażowymi. Generalnie każdego dnia też wykonujemy mnóstwo telefonów do klientów, nie tylko takich pod kątem sprzedażowych, ale też takich pod kątem relacyjności, które pozwalają nam w przyszłości, przekładają się na taką owocną sprzedaż. Mhm, czyli to jest tak, że jakby nie tylko obsługujesz tych klientów, którzy wchodzą do oddziału, ale też gdzieś tam klienci, którzy są już waszymi stałymi takimi klientami, rozumiem, tak, że musicie dbać o to, żeby te relacje podtrzymywać. Tak, dokładnie. Mhm. Ponieważ to pomaga nam w takim dosprzedawaniu różnego rodzaju produktów. Mhm. Okej. I Aleksander, jak możesz powiedzieć, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Ja bym powiedział to tak bardziej uzupełnił to od strony technicznej, czyli to wszystko, co Asia powiedziała, jak najbardziej się zgadza. Natomiast żebyśmy też wiedzieli, czym są produkty w banku, bo to jest taki, można powiedzieć, kolokwializm. U nas to są na przykład kredyty, to są lokaty, to są fundusze inwestycyjne, to są kredyty hipoteczne, to są konta, karty. To wszystko jest w banku produktem, co klient może, że tak powiem, u nas otworzyć. I od strony technicznej nasza praca w banku polega na właśnie obsłudze klienta, który wchodzi, który jest nowym klientem, otwieranie kont, otwieranie lokat, robienie kredytów hipotecznych, inwestycji, pełna kompleksowa obsługa klienta z tym związana, jak również właśnie to, co Asia wspomniała, utrzymywanie relacji z klientem, który już jest u nas w bazie klientów. Każdy z doradców ma pewną swoją bazę i musi, oprócz tego, że ma nowych klientów, dbać o tą bazę. Czyli musimy się po prostu z nimi kontaktować, dzwonić, zapytać się, czy nic nie potrzebują. Odzywać, pytać, co słychać, jak tam zdrówko. Dokładnie też. Mamy takich klientów, z którymi jesteśmy na przykład na ty, dzwonimy, zapytać się, czy coś potrzebują, czy wszystko działa. Oprócz tego zajmujemy się też reklamacjami, czyli te trudniejsze sprawy, z którymi klienci do nas przychodzą i to, co Asia wspominała, rozwiązywania problemów dnia codziennego. Każdy dzień jest inny i tutaj naprawdę mamy szerokie pole do popisu. A jakbyśmy właśnie jeszcze ten wątek pociągnęli, z jakimi problemami czy z jakimi kwestiami najczęściej przychodzą klienci, z jakimi najczęściej macie do czynienia?
To szczerze mówiąc, tak ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ każdy klient to jest indywidualna sprawa, bo każdy z nas ma inne potrzeby, inne problemy. Zatem z takich najprostszych zadawanych pytań są pytania związane na przykład z funkcjonowaniem bankowości internetowej, na przykład mają problem z zainstalowaniem tej aplikacji, po takie trudniejsze problemy, na przykład kwestie finansowe. Mhm. Czyli wtedy tak, kiedy potrzebują środków na przykład i wy musicie dopasować po prostu odpowiedni produkt. Na przykład, albo jeżeli mają problemy ze spłacaniem na przykład kredytów, jakieś problemy finansowe nagle się pojawiają, utrata pracy, mniejsze zarobki, ogólnie no, inna sytuacja materialna. Mhm, okej. Jeżeli ja mógłbym coś dodać, no to oczywiście powiem, że takim problemem, który jest, że tak powiem, z wejścia każdego dnia, który się notorycznie zdarza, to klienci bardzo często lubią się zablokować w bankowości internetowej, zablokować kartę. Po prostu pomagamy im odzyskać dostępy, odblokować kartę, zmienić limity, pokazujemy im, jak funkcjonuje bankowość internetowa, bo no, świat zmierza w tą stronę, że wszystko już zaczynamy robić w internecie. Tak samo u nas wszelkie odblokowania karty, zmiana limitu, wszystko możemy zrobić w bankowości internetowej. I edukujemy klientów pod tym kątem, że mogą to sobie zrobić sami, w jaki sposób. Myślę, że to są najczęstsze problemy, z którymi tak na dzień dobry, na co dzień mamy do czynienia. Oczywiście zdarzają się też te trudniejsze, ale no to już jest, że tak powiem, inny rodzaj problemów. Mhm. Słuchajcie, a właśnie dopytam Was jeszcze o to, bo ostatnio nawet lekcjach doradztwa zawodowego, które prowadziłam z uczniami, z moimi maturzystami, podejmowaliśmy ten temat, rozmawialiśmy o tym, jak takie starsze pokolenie, czyli nasi dziadkowie, powiedzmy w tej chwili, jak inaczej dla nich wygląda ten świat bankowości teraz, kiedy, prawda, już nie jest tak, że jakby ze wszystkim idzie się do banku, tylko wiele rzeczy właściwie trzeba robić samodzielnie. Czy tak jak powiedzieliście, że edukujecie właśnie klientów, jak to robić, macie takie poczucie właśnie, że starsi klienci, seniorzy, że tutaj wymagają pomocy, że potrzebują takiego wsparcia, że tutaj jakaś taka przemiana właśnie nadchodzi albo nadeszła? Myślę, że tak, natomiast seniorzy dzielą się na, że tak powiem, dwa typy klientów. Pierwszy typ to taki, który jednak lubi się uczyć, lubi te nowinki, chce, żeby mu to pokazywać, uczą się robić przelewy, korzystają z bankowości internetowej, często z bankowości mobilnej, co czasami dla nas jest naprawdę niesamowite, jesteśmy pod wrażeniem, ale jest też pewne grono klientów, ta druga strona, która nie chce tego, nie chce mieć z tym nic do czynienia, z takimi klientami jest trudniej, jeżeli chodzi o wytłumaczenie im tego, natomiast ich obawami jest przede wszystkim bezpieczeństwo. No, to niestety jest zrozumiałe. Duża część klientów idzie w tą stronę, nazwijmy to digitalizacji, czyli w tą stronę dostępów zdalnych przez internet, przez telefon. A jeśli chodzi o właśnie te nowoczesne technologie i nowe narzędzia, które weszły, z jakich najczęściej wy jako doradcy korzystacie? Jeżeli chodzi o narzędzia, no oczywiście, bankowość internetowa. Masz na myśli też to, z czego korzystamy w pracy, obsługując klienta? To jeżeli tak, to znaczy, bo jedna rzecz, nie, że jakby to, co powiedzieliśmy sobie, że klienci już muszą się właśnie uczyć obsługi aplikacji bankowości elektronicznej, a pytanie jest takie, jakby jak dużych kompetencji cyfrowych wymaga praca doradcy, bo z jednej strony wy dużo rozmawiacie z ludźmi po prostu, takimi, którzy wchodzą tak do placówek, czy po prostu przez telefon, ale wyobraźmy sobie, że jest też wiele różnych narzędzi, jakichś bardziej takich zaawansowanych, nie wiem, czy platform do obsługi klienta, dokładnie, które wy musicie. Oczywiście, rozumiem. Chodzi o to, że poza tymi klientami, którzy oczywiście korzystają z naszej bankowości, my mamy zbudowane swoje systemy, z których na co dzień korzystamy. One, można powiedzieć, są zbliżone do tego, co klient widzi w bankowości internetowej, ale jednak z dużą różnicą. Do bezpośredniej obsługi klienta mamy inny system, do produktów kredytowych mamy inny system, do produktów inwestycyjnych mamy inny system,
do obsługi tak zwanej posprzedażowej, czyli dla klienta, który już coś zrobił, już ma jakieś produkty, ale chce coś zmienić, mamy inny system. Do obsługi bankowości internetowej klienta mamy inny system, więc odpowiadając na Twoje pytanie, jest trochę tych systemów i wymaga to naprawdę dużej wiedzy i obycia się przede wszystkim z tymi systemami. Nie są one trudne w obsłudze, ale trzeba się ich nauczyć i tak od razu to raczej ich się nauczyć nie można, trzeba sukcesywnie, po kolei, powoli nabierać tej wprawy. Im dłużej się pracuje, to tym są oczywiście prostsze. Mm-hmm. A czy to jest tak, że tego wszystkiego, o czym powiedziałeś, Aleksander, czy to jest tak, że tego uczy się wtedy, kiedy już zaczynacie pracę jako doradca klienta, czy też są jakieś kursy albo jakieś inne formy kształcenia, czy na studiach być może w mieście? Asia to nie, bo Asia mówiłaś, że miałaś jakieś w ogóle szalone doświadczenia ze ścieżką kariery, zaraz nam coś opowiesz, ale jak to jest, czyli gdzie się można tego nauczyć? Czy to jest tak, że wcześniej można się do tego przygotować, czy dopiero jak się wejdzie na to stanowisko, to doświadczenie zawodowe pomaga tutaj? Każdy bank ma inny system, który obsługuje klienta, inne systemy i nie można się ich nauczyć wcześniej, bo po prostu bank sobie zastrzega prawo do korzystania z tych systemów. Trzeba być pracownikiem, żeby mieć do tego wgląd. Natomiast będąc nowym pracownikiem w banku, przechodzi się szereg szkoleń. Te szkolenia mają na celu przygotowanie nowego pracownika do obsługi klienta, jak najlepiej się potrafi. I wtedy jest nauka właśnie tych programów. Są pewne etapy, w których coach, czy tam trener pokazuje, w jaki sposób korzystać z tego programu. Możemy to nazwać takie wersje demo tych programów, w których możemy tak na wirtualnych klientach coś zrobić, coś sprzedać, coś zmienić. I w ten sposób się przygotowujemy do tej obsługi klienta. Ja zmieniając pracę i oczywiście z banku do banku, to miałem 3-tygodniowe szkolenie w Santanderze, gdzie właśnie przez te 3 tygodnie byłem przygotowywany do pracy z nowymi systemami, systemami, z którymi pierwszy raz w życiu miałem styczność, których się musiałem nauczyć, żeby móc obsługiwać tego klienta, który przyjdzie do mnie już podczas pracy w oddziale. Asia, jakbyś powiedziała, jak to jest, jak wygląda właśnie taki proces przygotowania się do tej roli doradcy? Dokładnie tak, jak powiedział tutaj kolega, natomiast też nie jesteśmy w stanie się od razu wszystkiego nauczyć i od razu być przygotowani na każdy problem, na każdą sytuację, ponieważ niektóre rzeczy wychodzą w trakcie, w praktyce, także cały czas zdobywamy to doświadczenie, cały czas się uczymy czegoś nowego. Słuchajcie, a jakbyście właśnie... Proszę, proszę, mów, Alek. Chciałbym dodać taką jedną małą rzecz do tego, co Asia powiedziała, że bardzo często w bankowości, między innymi u nas w Banku Santander również, te systemy się zmieniają, aktualizują i to nie jest tak, że myśmy się 5 lat temu, czy ktoś zaczynał, nie wiem, 2 lata temu, nauczył się tego systemu i on jest do teraz taki sam. Nie, on ewoluuje. Co 2, co 3 miesiące mamy takie poważne aktualizacje, gdzie te systemy zmieniają się diametralnie, więc to jest nauka cały czas na bieżąco. Tak, i też bankowość internetowa, mobilna też cały czas jest aktualizowana, są dokładane różne rzeczy, tak żeby różne schematy dla klienta były po prostu łatwiejsze. Czyli ta, po pierwsze kompetencje cyfrowe, po drugie teraz mówimy dużo o kompetencjach przyszłości, mówi się o tym, że właśnie ta umiejętność uczenia się nowych rzeczy cały czas, jakby aktualizowanie tej swojej wiedzy, tutaj na waszych stanowiskach jest ważna, jest bardzo ważna, można powiedzieć. A jeśli chodzi o ścieżkę waszą edukacyjną, czyli o to, jak doszliście do tego zawodu, czy moglibyście coś opowiedzieć o swoich doświadczeniach, ale też podpowiedzieć naszym tutaj widzom i słuchaczom, gdyby oni chcieli wejść do waszego zawodu, usiąść na waszych stołkach, to co musieliby zrobić? Jakie szkoły ukończyć, czy jakie studia, czy może inaczej zdobyć takie doświadczenie? Asia, ciekawa jestem bardzo tego twojego wykształcenia, doświadczenia, jak to się wszystko zadziało. U mnie generalnie bardzo fajnie i miło wspominam ten czas. Pracę w banku zaczęłam ponad 9 lat temu na stanowisku stażysty bankowości detalicznej. Był to wtedy organizowany projekt bankowy, na który udało mi się dostać. Pół roku pracowałam na takim stanowisku, realizowałam swoje cele, bo już wtedy miałam plany sprzedażowe. Wykazałam się
można powiedzieć, ze swoich obowiązków. I tak też, że zaproponowano mi pracę na stanowisku doradcy klienta. No i tak pracowałam około 3-4 lata, po czym mój oddział, w którym pracowałam, ja wywodzę się z banku BPH, został przekształcony na placówkę partnerską Alior Banku, a co za tym idzie, zmienił mi się po prostu przełożony. No i tak pracowałam pół roku, 8 miesięcy w tej placówce partnerskiej, po czym zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną i poszczególne etapy rekrutacji pracy w BZWBK, czyli w dzisiejszym Santander Bank Polska, od mojej poprzedniej pani dyrektor, która była moją przełożoną w banku BPH. No i do dzisiaj razem współpracujemy, tworzymy bardzo zgrany zespół. No i tak zostało po prostu do dzisiaj. Asiu, powiedziałaś o tym, że tutaj jakby dużo po drodze nabierałaś doświadczeń i że wzięłaś udział w takim projekcie, jak rozumiem, żeby wejść do tego projektu wówczas, nie musiałaś mieć doświadczenia czy wykształcenia związanego z bankowością, czy jak to było? Nie, to akurat nie zaczęło się, kiedy skończyłam szkołę średnią, chodziłam do szkoły ekonomicznej i akurat nie to się tak zbiegło w czasie, że zaczęłam składać papiery kwalifikacyjne na to stanowisko stażysty, bo się dowiedziałam, że jest proces rekrutacyjny i też w tym momencie zaczynałam studia, które nie były związane z bankowością tak naprawdę, bo studiowałam bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistykę, kryminologię, więc to są zupełnie odrębne dziedziny. Także nie zaczynałam tej pracy już takim wykształceniem ekonomicznym, można powiedzieć. Tak naprawdę tylko chodziłam do szkoły ekonomicznej, więc te podstawy ekonomii miałam nauczone po prostu z tej szkoły, wyuczone. Mhm. Fajnie, to mega ciekawe i też myślę taka ważna wskazówka, że to jest taki typ pracy, który jakby nie wymaga, prawda, jakichś ukończonych szczególnego kierunku studiów, że można... Natomiast na pewno wiedza zdobyta na studiach na pewno nam pomaga. Jasne. W dalszej pracy, tak. Jasne. Aleksander, jak możesz powiedzieć, jak u Ciebie ta ścieżka edukacyjna przebiegała i jakbyś, co byś rekomendował ewentualnie? To może ja zacznę od mojego liceum i powiem tak, nigdy nie lubiłem matematyki. Ja też. Mocna strona, aczkolwiek na studiach bardzo zainteresowała mnie mikro, makroekonomia i statystyka. Miałem specjalizację z zarządzania turystyką na Wydziale Ekonomicznym, w związku z tym tej ekonomii było też tam sporo. A pisząc pracę magisterską, zainteresowała mnie wtedy bankowość, ale oczywiście o bankowości pisać nie mogłem, pisałem stricte o zarządzaniu. I jakoś moje losy tak się potoczyły, że mój kolega, z którym pracowałem w jednej z dużych firm ubezpieczeniowych, zaproponował mi pracę w banku, ponieważ dostał stanowisko menadżera w placówkach mini oddziału w innym banku. No jak się go zapytałem, dlaczego akurat dzwonił do mnie i zaproponował mi tu pracę, to powiedział, że jak pracowaliśmy razem jako doradcy klienta w firmie ubezpieczeniowej, to świetnie widział, jak rozmawiam z klientami, że świetnie mi to szło, że klienci umawiali się ze mną na spotkania, lubili słuchać tego, co chciałem im przekazać, oraz sposób, w który im przekazywałem te informacje, mówi, że również do niego docierały. W związku z tym zaproponował mi tak pracę i w taki sposób wszedłem do bankowości. Pracowałem półtora roku w takim mini oddziale, później sam zostałem menadżerem takiego mini oddziału. Po kolejnym półtora roku pracowałem w dużym oddziale tego banku. No a później zmieniłem pracę na dawny Bank Zachodni WBK, obecnie oczywiście Santander Bank Polska. Tak to wyglądało. Ponad 10 lat to wszystko już trwa. Dzięki. Powiedzieliście o mega ważnych rzeczach, czyli o różnych takich kompetencjach, które wy posiadaliście, które sprawiły, że zostaliście, że jakby weszliście na tą ścieżkę kariery, no i że się oczywiście na niej tak dobrze sprawdzacie. I jakbyście mogli trochę o tym opowiedzieć, trochę też podpowiedzieć naszym widzosłuchaczom. Jakie kompetencje, nawet takie kompetencje miękkie, czyli to, co trochę Aleksander już mówiłeś, nie, że jakby te rozmowy z klientami, które obserwował twój współpracownik i widział, że idą ci świetnie, co by się przydało dobremu doradcy klienta? No to z tych miękkich kompetencji na pewno pewność siebie
i chęć pomocy czy rozmawiania z klientami. Oczywiście do tego dochodzi empatia, bo jednak spotykam się z różnymi klientami i trzeba ich przede wszystkim zrozumieć, ale ta jakby chęć uczenia się i pomocy klientom, bo przychodzą z różnymi problemami i trzeba umieć też przekazać tą wiedzę, którą się posiada, klientowi w taki sposób, by to zrozumiał, no bo nie każdy zna, że tak powiem, ten żargon bankowy, nie każdy musi to rozumieć, trzeba mu to przekazać tak, żeby on wiedział, o co chodzi, żeby się czuł pewnie, żeby się czuł zaopiekowany, żeby wiedział, że ma swojego doradcę, któremu może ufać. Z takich kompetencji, no to przede wszystkim myślę, że to jest to główne źródło, które tutaj jest najważniejsze. Mm-hmm, czyli jakieś takie wyczulenie na potrzeby. Jeszcze tak bym tutaj dopowiedziała, że bardzo ważne jest, żeby mieć w sobie samym taką cierpliwość, ponieważ na co dzień spotykamy naprawdę bardzo różnych ludzi. Klienci są różni, nigdy nie wiemy, na kogo trafimy. Są klienci, którzy potrzebują wielokrotnego wytłumaczenia czegoś. Niektórzy mogą być też nerwowi, są roszczeniowi niektórzy klienci. Mm-hmm. Mogą być klienci, którzy są zamknięci w sobie, a my jednak musimy mieć taką cierpliwość, aby naprawdę na spokojnie i kilkakrotnie czasami coś klientowi wytłumaczyć. Na pewno też w tym zawodzie pomaga to, że jeżeli ktoś jest po prostu komunikatywny i ma taką łatwość nawiązywania tych relacji, to jest naprawdę coś, co zaowocuje w tym zawodzie. To wszystko można zamknąć w jednym słowie. Trzeba lubić kontakt z ludźmi. To jest najważniejsze. Bo bez tego to nawet nie ma co iść w bankowość, jeżeli chodzi o bezpośrednią obsługę klienta, czyli do oddziału, no bo jednak na tym głównie bazuje nasza praca. Poza tym, że mamy tego klienta, to oczywiście musimy inne zadania wykonywać, natomiast no bez tej chęci, bez tej fantazji obsługi klienta, co nas naprawdę cieszy, na co dzień mamy inne problemy innych klientów, no to bez tego to nie ma co szukać bankowości, że tak powiem. Na pewno sukcesem tego zawodu jest umiejętność wsłuchiwania się przede wszystkim w potrzeby tego klienta i dobieranie tak produktów i usług, aby one były na bardzo wysokim poziomie, aby zadowolenie tego klienta było jak najwyższe. A słuchajcie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, trudnych przypadkach? Bo teraz wyobrażam sobie, że bywa tak, powiedzieliście o tym, że ta umiejętność słuchania ludzi jest ważna, odpowiadania na ich potrzeby, ale jakby wyobrażam sobie, że nie raz, nie dwa są takie sytuacje, że no nie możecie odpowiedzieć na ich potrzeby, oczekiwania, bo prawda, no bo macie też pewne ograniczenia oczywiście. Myślę sobie, że wtedy może nie być łatwo się zetknąć z oczekiwaniami klienta, których nie możecie spełnić. Czy są jakieś takie właśnie sytuacje trudne, problemowe? Jakie są w ogóle takie największe wyzwania w waszej pracy codziennej? Myślę, że największym wyzwaniem jest to, jeżeli klient szuka rozwiązania, którego mu nie możemy dać, a jednak on dąży do tego, byśmy mu to rozwiązanie dali. No szukanie mianownika w tym przypadku bywa ciężkie. Oczywiście musimy być uzbrojeni w cierpliwość, bo bez tego no to nawet nie ma co zaczynać rozmowy z takim klientem. Natomiast staramy się zawsze szukać ten wspólny mianownik i to wspólne rozwiązanie, które, że tak powiem, obu stronom będzie odpowiadało. Każdy klient jest inny i inaczej reaguje na różne sytuacje. Zdarzają się klienci, którzy przychodzą i mogą być, nie wiem, strasznie problemowi czy roszczeniowi. No, tak nieskromnie przyznam, że po rozmowie ze mną czy z Asią, czy klienci, którzy trafiają do oddziałów, zawsze wychodzą uśmiechnięci czy z rozwiązanym problemem i oby zawsze tak było. Asia, potwierdzasz? Tak, jak najbardziej się zgadzam. Naprawdę jakoś zawsze obronną ręką wychodzimy z trudnych sytuacji. Klienci naprawdę do nas wracają zadowoleni, no, co też przekłada się na nasze wyniki sprzedażowe. Słuchajcie, a jeśli chodzi o, trochę też tak krążymy wokół tego tematu, taką odpowiedzialność, z jaką wiąże się na co dzień wasza praca, czy to właśnie w tym kontakcie z klientem,
czy jeszcze w jakichś innych aspektach? Czy powiedzielibyście, że to jest taka praca, która właśnie jakby wymaga dużej odpowiedzialności i za co tą odpowiedzialność doradca klienta ponosi? Nasza praca wiąże się z odpowiedzialnością, natomiast uważam, że pojęcie duża odpowiedzialność dla każdego z nas może oznaczać zupełnie coś innego. Być może z boku praca w banku może wydawać się mocno stresująca, gdyż obracamy sporą ilością gotówki i dodatkowo dbamy o swoje targety i to może wydawać się takim sporym dla nas wyzwaniem. Na szczęście nie do końca tak jest. Santander zapewnia nam wiele szkoleń, dzięki czemu też jesteśmy przygotowani do tego typu czynności. I one są dla nas prostsze i nie wywołują takiego poczucia bardzo dużej odpowiedzialności, wielkiego stresu. Jednak zawsze najważniejszy, po prostu dla nas najważniejszy jest człowiek i dlatego też czuję odpowiedzialność za niesienie takiej pomocy klientowi, spełnieniu ich marzeń i zarządzaniu no, klienta gotówką tak naprawdę. To ja chciałbym dodać od tej strony może prawnej, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Oczywiście mamy odpowiedzialność karną. Jakby nie patrzeć, no to cokolwiek my zrobimy musi być zgodne z prawem. Klient musi zostać jasno i rzetelnie poinformowany o wszystkich czynnościach, które będziemy wykonywać i muszą być one zgodne z tym, po co klient tak naprawdę do nas przyszedł. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę gotówki, jest odpowiedzialność w utrzymaniu zgodnego stanu gotówki. Z każdej najmniejszej różnicy musimy się tłumaczyć. Często jak tutaj taka mała może anegdotka, jak przychodzimy do sklepu jakiegoś spożywczego i pani mówi, ja to będę dłużna grosika albo grosika nie trzeba, to u nas to nie przechodzi, nawet z najmniejszego grosika rozliczać się musimy, jeżeli doradca, tak jak ja, ma obsługę kasy dodatkowo, no to każdy najmniejszy grosik musi być w różnicy wykazany, jeżeli tak jest. Oprócz tego oczywiście robimy przelewy, na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby ten numer rachunku dobrze wpisać, żeby tytuł był poprawny, no bo ponieważ no, który wyjdzie, no to już cofnąć go nie możemy. Od nas zależy, czy poprawnie wprowadzimy kwotę, którą klient chciałby, jeżeli chodzi o kredyt, czy dobrze założymy inwestycje, czy nie wiem, jakikolwiek inny produkt otworzymy klientowi, będzie zgodny z tym, po co przyszedł do oddziału. Słuchajcie, a czy doradca klienta właśnie w takich sytuacjach, o których teraz Aleksander mówisz, czy ponosi odpowiedzialność finansową, czy wy jako pracownicy ponosicie, czy w jakiś sposób pracodawca, bank, firma tutaj chroni pracowników? Jak to wygląda? Oczywiście, że pracodawca chroni swoich pracowników, natomiast przy ewidentnych, nie wiem, można powiedzieć, przewinieniach z winy pracownika, to już różnie bywa. Może się to skończyć oczywiście naganą, może się to skończyć zwolnieniem dyscyplinarnym. U nas na szczęście nie było takich przypadków. Miało i mam nadzieję, że miejsca mieć nie będzie. Natomiast jest odpowiedzialność materialna w gotówce, no i tutaj tego ominąć się nie da, czyli załóżmy, że ja bym się pomylił, wydając klientowi gotówkę, wydałbym mu, nie wiem, 1000 złotych za dużo, niż fizycznie miałem mu wydać, to ja ten 1000 złotych muszę ze swojej kieszeni oddać. Oczywiście jest wiele narzędzi, które uniemożliwiają takie pomyłki, natomiast no, mogą się one zdarzać i na to trzeba mieć też wyczulony. Czyli taka uważność i dokładność i skrupulatność, to tutaj pomimo tego, że bank jakby chroni, szkoli i wiadomo, nie pozwala na takie pomyłki, to jednak są ważne cechy w waszym zawodzie. A gdybyście mieli powiedzieć o tym, jakie są największe zalety, jakie największe wady waszej pracy? Asia. No to może zacznijmy od zalet. Najbardziej cenię sobie to, że mogę pracować w zgranym zespole, który jest dla mnie jak rodzina, bo większość czasu tak naprawdę spędzamy w tej pracy niż w domu. Zawsze sobie pomagamy w każdym aspekcie i wspólnie sobie nawzajem kibicujemy. Klienci to widzą, dlatego chętnie naprawdę do nas wracają, odwiedzają nas i traktują nas jako bank takiego pierwszego wyboru. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że ciągle się rozwijamy i mamy możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach, które też zdarza nam się wygrać. A jeżeli chodzi o wady,
No są też, wiadomo, no, jest taka presja w realizacji naszych po prostu celów, targetów, mamy też tajemniczych klientów, wiadomo, no nie jest to też... O, to jest ciekawe, opowiedz o tym więcej, o tych tajemniczych klientach, co to znaczy? No, są to tacy klienci, którzy sprawdzają naszą wiedzę, nasze umiejętności, którzy weryfikują po prostu naszą wiedzę. My nie wiemy, że to jest tajemniczy klient, natomiast no, później mamy informacje, jakie są wyniki po prostu z takiej rozmowy, prawda? Więc można powiedzieć, że no, jest to w jakiś sposób tam stresujące, natomiast no, jeżeli znamy odpowiedni produkt, no to jest okej. Czyli to jest tak, że bank wysyła, pracodawca wysyła takich klientów, którzy sprawdzają, tak, jaka jest jakość obsługi i tam później dają wam jakieś informacje zwrotne. Tak, czy my po prostu klienta podczas danej rozmowy o wszystkim po prostu informujemy, to jest na takiej zasadzie. To w skrócie mogę powiedzieć, czy doradca klienta stosuje wszystkie zasady wymagane przez pracodawcę, w tym wypadku właśnie przez Santander, czy są zgodne z tym, co bank wymaga i co prawnie też powinniśmy przekazać klientowi. Tak, to są firmy zewnętrzne, my nie wiemy, kiedy to nastąpi, dlatego każdego klienta musimy obsługiwać zgodnie z najwyższym standardem, przekazując mu wszystkie rzetelne informacje, tak by o wszystkim oczywiście wiedział. Natomiast uważam, że najważniejsze jest to, aby po prostu swoją pracę wykonywać z taką z pasją. Jeżeli lubimy to, co robimy, to jest połowa sukcesu. A propos jeszcze tego, co pytałaś, mogę powiedzieć, że wadą taką największą w naszej pracy jest jednak to, że kurczę, jednak nie zawsze ten klient jest w oddziale. A my lubimy klienta w oddziale, bo lubimy bezpośrednią obsługę, jaką go już mamy, rozmowę i tą całą otoczkę związaną z bezpośrednią obsługą, no to nie zawsze klient jest. A jakbyś miał powiedzieć właśnie, Aleksander, ty z kolei o tym, co najbardziej lubisz i jakie są największe zalety? No to przede wszystkim praca z ludźmi, to najbardziej lubię, zarówno z klientami, jak moimi koleżankami z pracy. Mam 4 koleżanki, łącznie. Tak, Aleksander jest takim rodzynkiem u nas w zespole. Jestem sam, natomiast tworzymy fajny zespół i myślę, że atmosfera w pracy, która u nas jest, bardzo dużo nam daje, bardzo dużo pozytywnej energii. Natomiast też ta bezpośrednia obsługa klienta to jest to, co mi się najbardziej podoba i to, że każdy dzień jest inny. Tutaj nie ma takiej powtarzalności, pomimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, że robimy codziennie to samo, to jednak każdy dzień jest inny, inne wyzwania, inne rzeczy, nowości. Tak jak wspominałem wcześniej, co chwilę się coś zmienia w systemach, w produktach, w obsłudze. My się musimy tego uczyć na bieżąco, robić szkolenia. Także te wszystkie rzeczy, które składają się na tą obsługę klienta i na moją pracę, to myślę, że to jest to, co w tym momencie najbardziej mnie cieszy. Asia, powiedziałaś o tym, że właśnie, prawda, banki tutaj narzucają pracownikom pewne plany do realizacji, pewne plany sprzedażowe, tak jakby są pewne cele do osiągnięcia. Domyślam się, wiem, że też od realizacji celów, jak właściwie w każdej pracy, od efektów pracy, tak od realizacji celów, zależą zarobki. Myślę, że tutaj nasi młodzi widzowie i słuchacze będą chcieli wiedzieć i gdybyście mogli troszkę o tym, troszkę uchylić rąbka tajemnicy, jak to wygląda w bankowości, jak, na jakim poziomie są te zarobki, od czego w ogóle zależą zarobki w waszym zawodzie? To tak, jeżeli chodzi o zarobki w Santander, to są one zależne od zajmowanego stanowiska, tak jak w większości banków. Wynagrodzenie składa się z podstawy oraz dodatkowych profitów za sprzedaż. Przy realizacji celów zdecydowanie przekraczają najniższą krajową, co jest na pewno motywujące do pracy i uważam, że są one naprawdę sprawiedliwe i adekwatne do pracy, którą wkładamy na co dzień i na pewno pozwalają na taką realizację swoich własnych marzeń. Słuchajcie, jakbyście mogli podpowiedzieć na przykład, jest tak, jak wszyscy dostajemy pewną, większość z nas w każdym razie dostaje pewną pensję miesięczną, tak, podstawę. U was jeszcze w waszej specyfice pracy jest to, że właśnie w zależności od tego, jak skutecznie pracujecie,
tak, tyle jeszcze możecie sobie do tej pensji, powiedziałaś, dodać. Czy to jest tak, że to są takie kwoty, nie wiem, na przykład dwukrotnie większe, czy to są jakieś takie pieniądze, na które można liczyć zawsze, co miesiąc, czy to są jakieś tylko szczególne przypadki? Na pewno te pieniądze nie są takie same co miesiąc, bo one są uzależnione od tego, ile my sobie w danym miesiącu wypracowaliśmy. Dodatkowo też dochodzą różnego rodzaju konkursy, które też przekładają się na wartość pieniężną, więc no, to wszystko daje nam sumę naszego wynagrodzenia. Ta podstawa plus praca za tą realizację tych celów plus te konkursy. To w sumie to, co ja mógłbym dodać, no to jak najbardziej zgadzam się też z Asią, natomiast też na ten system premiowy, bo o tym tutaj mówimy, składa się wiele elementów, między innymi właśnie obsługa klienta, czyli ta jakość, to w jaki sposób rozwiązujemy problemy klientów, ile nowych produktów klientom otworzymy i na ile wykonujemy cele, które nam, że tak powiem, mamy przedstawione przez przełożonego, na ile ta realizacja się sprawdza, no to tak jak Asia wspomniała, to oczywiście co miesiąc jest inna kwota, ale w naszym przypadku zadowalająca, ponieważ nasz oddział ma bardzo dobre wyniki i oby tak dalej. Jasne, jasne. Czyli tutaj taką ważną informacją będzie to, że w tym zawodzie, w tej pracy, no liczy się jakość wykonywania obowiązków, to jasne, ale też liczy się skuteczność, liczy się ta realizacja celów, które są stawiane. Mhm. Słuchajcie, czy jeśli chodzi o, no bo też powiedziałaś już, że prawda, że to rzecz jasna zależą od zarobki, też od stanowiska, które się zajmuje i jakbyście troszkę więcej o tym powiedzieli, jakie są w ogóle możliwości awansu, rozwoju zawodowego w waszym zawodzie? W naszym banku ogólnie jest szerokie spektrum rozwoju, sieć detaliczna jest naprawdę bardzo mocno rozwinięta, praca czeka w różnych miastach i departamentach, biorąc udział w licznych szkoleniach i projektach można wybrać sobie kierunek, który nas samych zainteresuje, w którym się dobrze będziemy czuć, w którym się odnajdziemy, a następnie w tym kierunku właśnie możemy rozwijać swoje kompetencje, swoje umiejętności. Bank zawsze stawia w pierwszej kolejności na potencjał wynikający z rekrutacji wewnętrznej. Okej, okay, bo poczekaj, powiedziałaś sieć detaliczna, to jest to, żeby nasi tutaj słuchacze dobrze zrozumieli. Tutaj chodzi o, rozumiem, tak jakby tę część banku, która polega na sprzedawaniu produktów do tak finansowych dla klientów. Tak, indywidualnych takich produktów. Indywidualnych klientów, okej, okay, no tak. Czyli tak jakby w ramach wszystkich pracowników, którzy właśnie tym się zajmują, rozumiem, że jakby te możliwości rozwoju, powiedziałeś, że są naprawdę bardzo, bardzo szerokie i na przykład nie wiem, czy możesz powiedzieć, na jakie inne stanowiska można przejść albo jak ten rozwój w praktyce może wyglądać, jak się na przykład właśnie odbędzie różne szkolenia i... No na przykład z doradcy klienta możemy przejść na starszego doradcę klienta, ja jestem starszym doradcą klienta, można przejść na doradcę premium, można przejść na doradcę firmowego, także no, naprawdę jest sporo tych stanowisk. Mhm. I też powiedziałaś właśnie o tym, to też myślę jest ważne i ciekawe, że ta rekrutacja wewnętrzna, która polega na tym, prawda, że pracodawca wyszukuje najpierw ze swoich pracowników, jakby dba o swoje zasoby, swoich pracowników, zanim wstawi ogłoszenia na zewnątrz. Czyli też rozumiem, że to jest tak, że jeśli... Nasz tak pracodawca ktoś... po prostu wypytuje osoby, które mają po prostu jakiś potencjał w sobie, prawda? Jasne, jasne. Które sobie dobrze radzi na przykład ze sprzedażą. A czy jest możliwość w ogóle przejścia na przykład między działami, nie wiem, ze sprzedaży do, nie wiem czego, nie, co jeszcze można tutaj takiego podać zupełnie odmiennego? Tak zwany back office, czyli ta cała obsługa w banku, czyli ci pracownicy w banku, którzy nie są na tej pierwszej linii frontu, tak jak my, czyli nie obsługują bezpośrednio klienta, ale mają styczność z klientem. Między innymi to jest multikanałowe centrum komunikacji, czyli tak zwana infolinia. To jest cały ten osoby, które zajmują się projektami różnymi, nowymi. Wdrażanie nowinek, jeżeli chodzi o bankowość internetową, bankowość mobilną,
to jest, są całe zespoły ludzi, które się tym zajmują. My często na maila dostajemy informację, że jest poszukiwana i taka osoba do takiego i takiego działu w back-office i można aplikować na to stanowisko. Zawsze dla pracodawcy będzie lepiej zatrudnić swojego pracownika, który już zna od podszewki firmę, wie, że tak powiem, z czym to się je, jak to wygląda, niż nowego, którego trzeba szkolić i wdrażać. Myślę, że to wszystko w sumie. Mhm. A jeśli chodzi o to, co powiedzieliście, powiedziałeś właściwie teraz, Aleksander, że tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i one też związane są z rozwojem technologicznym, z rozwojem firmy, rozwojem banku. Czy w ogóle jakbyście mieli tak troszkę powróżyć? Powiedzielibyście, że wasz zawód, czy w ogóle wasza branża to jest branża przyszłości? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ świat zmierza w tak szybkim tempie, się rozwija, że tutaj ciężko powiedzieć. Myślę, że po części tak. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy tak jakby ambasadorami nowości technologicznych, obsługi klienta, którego jednak co jakiś czas trzeba edukować. Bankowość zmierza w tą stronę, że digitalizacja, czyli obsługa klienta przez zdalne kanały dostępu będzie się nasilała i będzie tego coraz więcej ludzi będzie to umiało robić, ale będzie też potrzebowało tych przewodników, czyli nas, którzy będą mogli klientowi w tym wszystkim pomagać, bo jednak nie wszystko klient będzie mógł zrobić zdalnie. Myślę, że po części można spokojnie nazwać tą pracę, którą my wykonujemy, pracą przyszłości. Asia, co byś dodała? No ja uważam, że oczywiście, że jest to branża przyszłości. Nasz Santander jest bardzo takim bankiem nowoczesnym, oferuje klientom innowacyjne rozwiązania i doskonale dostosowuje się do takich ciągłych zmian, dlatego mocno w to wierzę, że bankowość będzie znaczącym graczem na rynku finansowym. Słuchajcie, będziemy pomału kończyć nasze spotkanie, ale jeszcze poproszę Was o jakieś takie parę słów podsumowania, jakieś przesłania może do naszych młodych widzów, coś, co jeszcze moglibyście, chcielibyście dodać o swojej pracy, o swojej roli zawodowej. Nie wiem, kto chce zacząć. Może zacząć. Okej, okay, a powiedz mi proszę, o co dokładnie pytasz. Czy jest jeszcze coś, o czym nie powiedzieliście dzisiaj, a chcielibyście coś dodać jeszcze? Ja myślę, że wszystko zostało powiedziane. Przede wszystkim ta praca nas cieszy na co dzień i to jest dla nas najważniejsze, bo są na pewno pracownicy i pracodawcy, którzy za sobą nie przepadają, a są ze sobą, bo muszą być ze sobą. My jesteśmy tutaj, bo chcemy, i Santander nas tu trzyma, bo chce nas tu trzymać. W różny sposób nam to pokazuje każdego dnia. Jak również my staramy się dla swojego pracodawcy, dla Banku Santander, być najlepszymi doradcami. I przede wszystkim każdego dnia, jak wstajemy, to idziemy z uśmiechem na twarzy do pracy i chcemy dalej to robić. To jest najważniejsze. Nie ma tego znużenia, nie ma tej takiej pracowniczej depresji, monotonii. Tylko my każdego dnia uśmiechnięci wstajemy i idziemy do pracy. Przed każdą pracą już tutaj u nas w oddziale mamy takie półgodzinne zebranie i że tak można kolokwialnie powiedzieć, nakręcamy się na tym spotkaniu, analizując to, co było, to, co będzie, to, co ma się wydarzyć, do obsługi klienta bieżącego i z uśmiechem później otwieramy oddział i zaczynamy. Mhm. Asia, co byś dokładnie, ja uważam tak samo jak kolega i przede wszystkim uważam, że zupełnie inaczej się pracuje, jeżeli ma się bardzo dobre nastawienie do swojej pracy, jeżeli chodzimy do tej pracy, bo lubimy, a nie chodzimy z przymusu, to zupełnie jest inny system pracy. Zresztą rynek jest tak szeroki, że teraz naprawdę można wybrać różną ofertę na rynku pod siebie, jeżeli ktoś nie jest usatysfakcjonowany ze swojej pracy.
Dzięki ogromne za wszystko, co dzisiaj powiedzieliście, bo naprawdę bardzo dużo takiego insightu z waszej pracy i myślę, że to dla naszych młodych widzów, słuchaczy jest bardzo, bardzo ważne i bardzo cenne, żeby wiedzieć, jak naprawdę wygląda praca w różnych branżach, na różnych stanowiskach. Dziękuję serdecznie i wam, Asiu, Aleksandrze, dziękuję bardzo partnerowi tego spotkania, którym jest Santander Bank Polska, a naszych widzów i naszych słuchaczy zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na kolejne spotkania z cyklu Zawodowy Stream.